umowa współpracy z moderatorem Krawczykiem się wyczerpała i postanowiliśmy dokonać zmian na tym stanowisku. Z uwagi na to, że przed nami jeszcze większa pula środków niż ta, która była w dyspozycji zarządu województwa w tamtej perspektywie finansowej. To jest tak na grubych cyfrach, teraz do wydania około 167 milionów euro, zarówno na drogi, ścieżki, czyli te środki, które będą jako w dyspozycji zachodniopomorskiego zarządu dróg wojewódzkich. Historię Państwo pamiętacie, szukaliśmy najpierw takiej formule, wiedząc, że fachowców w tej dziedzinie na rynku, szczególnie tutaj tym naszym środkowo-pomorskim, nie ma zbyt wielu. Dlatego szukaliśmy formule takiej pozakonkursowej, który to wybór i tak formule konkursowej miałby się zakończyć. Postawiliśmy na Romana Szewczyka. Niefortunnie, ale dalej będę się upierał, że Roman Szewczyk fachowcem w tej dziedzinie był. To, co się wydarzyło i w jakich okolicznościach odszedł stąd, to jest zupełnie już, można powiedzieć, inna kwestia. Postanowiliśmy wówczas rozpisać konkurs, który zakończył się wynikiem negatywnym. Absolutnie nikt nie złożył dokumentu, które spełniałyby te wymogi, które my się postawili. W drugiej edycji konkursu były dwie kandydatury, z czego jedna spełniała te wymogi formalne, które tam zostały postawione, i tym kandydatem, który został przesłuchany przez komisję, był siedzący tu obok mnie Michał Żuber. Michał Żuber ma doświadczenie zarówno, powiem, po tamtej stronie, czyli zarówno po stronie wykonawców, czyli ma doświadczenie w projektowaniu, był również kierownikiem budowy, czyli również nadzorował budowę budowy dróg. Ale ma też doświadczenie po tej, można powiedzieć, naszej stronie, stronie zarządzania inwestycjami. Był pełnomocnikiem prezydenta Słupska, zarządzał ruchem w Słupsku, czyli mniej więcej wykonywał miał te kompetencje, które u nas w mieście naszym Koszalinie ma, w części oczywiście, zastępca prezydenta Andrzej Kierzek. Nazywam się Michał Żuber, tak jak pan marszałek powiedział, od 21 września bieżącego roku będę pełnił obowiązki dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Krótki rys, tak jak pan już marszałek powiedział, rzeczywiście początkowo po studiach pracowałem w projektowaniu, pracowałem w wykonawstwie, ale swoją karierę chciałem związać z samorządem, ponieważ bardzo mi się podoba ta praca, odpowiada to mojemu charakterowi. 4 lata pełniłem rolę miejskiego inżyniera ruchu w Słupsku, natomiast tak jak już było wspomniane, od blisko roku jestem zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie. No i teraz nadarzyła się taka okazja, czy życiowa szansa, żeby objąć Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ofertę złożyłem, została przyjęta, rozmowa kwalifikacyjna, która była dość długa i dosyć ciężka. No, wychodzi na to, że przyszedłem pozytywnie. Pan marszałek razem z panem marszałkiem naczelnym, z całym zarządem województwa, zaufali mi, no i za 2 tygodnie będziemy tutaj razem współpracować przy najbliższej perspektywie tych 5-6 lat, miejmy nadzieję.